Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Witajcie detailingowy dziadzia, dzisiaj ze mną CarLab, ich produkt na owady, do usuwania owad, może tak. Co do samego produktu, tak jak widziałeś, całkiem nieźle zebrał, całkiem nieźle. I teraz tak, owadów nie było za wiele, ale one jeździły na aucie bardzo długo. Jest to gruz, który myty jest może raz na miesiąc, może raz na dwa miesiące, ja go zaszczurzam. To owady nie wiem ile czasu jeździły, ale bardzo długo. Jak było widać, dwie sztunie, które były na maksa wyschnięte i wbite w lakier, niestety nie zeszły. Ale po dotknięciu palcem, w sumie no, były mięciutkie, mięciutkie. Produkt ładnie wybiera owady, rozpuszcza je. Zresztą takie zanieczyszczenia biologiczne naprawdę pięknie rusza. Ale teraz kwestia jeszcze jedna kwestia. Czy narusza LSP? Czyli zabezpieczenie auta, woski, powłoki. I teraz tak, na tym aucie leżał sobie hydrowosk uzupełniony jakimś szamponem z woskiem. Zobacz, jak to wyglądało. Thank you.
No tak jak widać, przy aplikacji i bez ruszania rękawicą trochę go zdjął, nawet srogo go zdjął. Wiadomo, hydrowosk nie jest to jakieś trwałe zabezpieczenie, ale praktycznie, no podgryzł go dużo, dużo, dużo. W sumie wosk leżał chyba miesiąc czasu i był to wosk od Shine Chemicals. Propozycja filmu się pojawi. Jestem pod wrażeniem, dosyć długo siedzi ten wosk, trzyma się ładnie. Uzupełniony był jakimś tam szamponem też z woskiem, także taka kanapeczka, można powiedzieć, była zrobiona. I to chyba plus K2 Vena, o tak, na masce. Także tutaj fajnie się to, bo w ogóle chyba w K2 Vena mówiłem, że fajnie te woski, te dwa produkty razem współgrają. Bardzo fajnie one leżą. A później wskoczyłem z rękawicą, no i tutaj wiadomo, wycięło na maksa, więc moim zdaniem produkt może nadryzać naturalne woski. Jeżeli wskoczy rękawica i będziesz chciał rękawicą przetrzeć, na pewno podgryzie. Myślę, że fusto nie ruszy, ale w składzie jest tutaj na przykład wodorotlenek sodu. Więc ostro, ostro produkt. Naprawdę te zanieczyszczenia takie biologiczne, można powiedzieć, naprawdę rozmięcza. I to widać, że grubo zbiera. Pod żadnym pozorem nie pozwalamy mu przyschnąć. Jest to hardkorowy produkt. Śmierdzi niesamowicie. Tak, zasadowo, także typowy, zasadowy produkt do usuwania owadów, który jest moim zdaniem agresywny. Dzięki za obejrzenie. Ja się z Tobą żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!